Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry, mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Zaczniemy sobie od wyścigu, który na ostatnim odcinku nie bardzo mi poszedł. I wybrałem sobie tutaj Audi LMS Ultra. Dlaczego akurat ten samochód? To wam już powiem. W zasadzie to jestem ciekawy, jak sobie poradzi samochód z DLC wyścigowego na tych torach. Dlatego, że te samochody mają fantastyczny docisk przy wyższych prędkościach. Też będę sobie chciał przetestować Vipera. On przy wyższych prędkościach ma niesamowity docisk i naprawdę fantastycznie skręca. Tylko właśnie, problem jest ze startem. Problemu ze startem nie ma natomiast w Audi LMS Ultra, dlatego że tu mam napęd na 4 koła, ponieważ ja gram bez kontroli trakcji, także tutaj nie mam żadnego problemu, ale z samochodami z napędem na tył już ten problem występuje. I te samochody z DLC wyścigowego powinny sobie tutaj świetnie, ale ta grafika wygląda. No nie mogę się napatrzeć po prostu, jak te wszystkie... Ach, jak to wszystko błyszczy na tym samochodzie fantastycznie, no. Musicie mi to przyznać, że to wygląda fantastycznie. Czy wy to widzicie? Czy to się nagrywa? Nagrywa się. Moi widzowie będą widzieć. Grafika na najwyższym poziomie. To jest jedna z najlepiej wyglądających gier na rynku. Acz też najcholera najdroższa, no. Niestety. No i jak to Audi jeździ? Na razie wszystko w porządku. Trzyma się jakoś. Tutaj musiałem ostro przyhamować, bo widzicie, co tu się dzieje z samochodami. Czym byś tutaj nie jechał, zawsze jest problem. Trzeba to jeszcze ogarnąć jakoś, ten skok podwójny, bo tam w takim niebezpiecznym miejscu jest dopalacz umiejscowiony i mi się to w ogóle nie podoba. I tutaj znowu pionowo do góry. Postęp w wyzwaniu. Musimy tak, tutaj naliczyć umiejętności, tam jakaś fantastyczna prędkość. Tutaj już hamować trzeba. I trzeba oczywiście wygrać te zawody. Dojechać na pierwszej pozycji i zdeklasować wszystkich. Tutaj w ogóle przy tym skoku to gazu nie dodawałem nic. Nic a nic. Żeby tylko mi wylądował jakoś na 4 koła i wtedy dopiero gaz. No tak to nie ma żadnej kontroli, nie wiadomo co się z tym samochodem stanie. Okej, postęp wyzwania ukończony. Teraz ten cholerny skok tutaj. Się to było blisko! Prawie bym się rozwalił tyłem. I tu mamy już końcówkę. Także rzeczywiście... O ile nie jedziemy bardzo wolno tymi samochodami... Znaczy w Audi LMS Ultra nie ma takiego problemu, bo tutaj napęd na 4 koła zrobiłem. Standardowo ten samochód ma napęd tylko na tył. Bo jest to taka specjalna wersja wyścigowa. Oczywiście jest to jakaś tam przeróbka Audi R8, ale... Jeśli chodzi o tą wersję wyścigową, to ona ma właśnie napęd tylko na tył. Jest przerobiona, właściwie to jest samochód zrobiony dla Dominiki, żeby ona sobie tutaj w Forzie nim fajnie jeździła. Przy wyższych prędkościach naprawdę auto świetnie się trzyma drogi, a chyba nawet docisk nie jest maksymalnie ustawiony. Dobra, prędkość 12 razy ukończone, poziom trudny. Nie, mam ustawiony teraz poziom pro, jeśli chodzi o boty. Bo na najtrudniejszym poziomie no sobie po prostu nie radzę jeszcze na tej mapce. I tak myślę, żeby jeszcze poatakować klasę S2, chyba że nic mi już tu nie zostało z klasy S2. S1 mam na 100%. Chyba nie mam żadnego samochodu wyścigowego, tego takiego hardkorowego z klasy S1 niestety. Ale jest klasa S2 jeszcze. O, to sobie tutaj zajedziemy i przy okazji moglibyśmy zmienić samochód, aby się przyzwyczaić do nowego i ewentualnie wprowadzić w nim jakieś ustawienia. I wezmę sobie właśnie Vipera. Nie wiem, czy on będzie pod Dodge, ale chyba pod Dodge'em będzie. Czy SRT? Jest pod Dodge'em, to nie ten. Który to dziad był? Tak, tu mam ACR-a, tu mam Horizon Edition ACR. Ale... Gdzie ja mam tą wyścigową wersję? I to jest tak, post SRT... Jeszcze będzie... SRT Viper. Musimy chyba przejść do salonu. Czyżbym go sprzedał? Nie no, kurde, to
Chyba będzie któryś z tych Dodge. Najlepiej to będzie jak sobie... Ach, nie chciałem wychodzić. Najlepiej to sobie będzie jak wejdę sobie w to DLC. Samochody... Tutaj nie ma tego akurat. Nie można wejść chyba bezpośrednio w DLC. Musimy wejść do salonu. Wejdę sobie w DLC. Tam właśnie był taki Viper. Fantastycznie zrobiony. Znaczy... Przy starcie był okropny. O, chodzi mi o tą aktualizację, o te DLC, tak? Gdzie mieliśmy tutaj samochody wyścigowe. I przed chwilą jeździliśmy sobie tym Audi LMS Ultra. Wow, okazuje się, że nie mam rzeczywiście tego Dodge'a. Ale nie miałem też korwety kupionej w ogóle. Musiałbym na Dodge'a wydać trochę kasy, to mi się nie podoba. I... No ale moment, on powinien być pod Dodge. Nie było go. Ferrari. Za darmo, to spróbujmy może Ferrari. Nice Ferrari. Widzę, że tutaj... Ło, jakie malowania kosmiczne. Ale wiecie co, takie malowanie mi bardziej odpowiada niż te takie... O, to mi się podoba bardzo. Niż te takie z jakimiś naklejkami producentów. Jakoś takie standardowe, zwykłe kolory pasują mi bardziej do tych ekstremalnych samochodów. Tak, swoją drogą to mega poszerzone auto, praktycznie całkowicie odchudzone. Nie wiem, czy te reflektory to chyba nawet nie jest satrapa jakaś. No, chyba to są takie prawdziwe. Świecą, czyli muszą być prawdziwe. Zobaczcie tu, co tu się dzieje w środku. Siedzenie do... No, siedzenie jest w tej samej pozycji, co chyba w seryjnym. Ale, kurde. Wersja wyścigowa. Totalnie odciążone. Tutaj nie uświadczy żadnego radyjka albo jakiejś klimatyzacji. Co ty, ziomek? W pełnym kombinezonie i jazda. No dobra, wiecie co? Prawdopodobnie są te zderzaki już możliwe do... O, shit. Zobaczcie, tu niewiele możemy zrobić z tym samochodem. Możemy... Ohoho! Ile to ma mocy teraz? 586 kW. To ile to jest? 900 koni? Ja pierdziu. Patrzcie, jaka niska waga auta. Są ograniczniki. Tylko właśnie, jak usuniemy te ograniczniki, to może być problem z kontrolą tego samochodu, więc na razie wolę tego nie robić. Jeśli chodzi o... Ale patrzcie, możemy sobie szersze kapory zainstalować. I nie możemy zainstalować opon Hot Wheels. To jest bardzo dziwne. Nie można. No ja bym się tutaj troszeczkę pokusił o zainstalowanie jednak... Konwersję? Aha, możemy zrobić napęd na 4 koła. Ja bym tutaj się pokusił o zainstalowanie ściągnięcia, czy raczej o ściągnięcie ograniczenia, chociaż na tym pierwszym poziomie, no troszeczkę więcej mocy niech będzie, chociaż podejrzewam, że będzie strasznie z tym prowadzeniem, a w zasadzie nie z prowadzeniem, a z samym startem, zwłaszcza, że tu będzie napęd tylko na jedną oś, nie tak jak w Audi LMS Ultra. Dobrze, zobaczmy sobie tutaj ustawienia, jeśli chodzi o samochód. Zrobimy szybki tuning. Audi LMS, aha, tu mamy tak. Klasa S2, 323 km na godzinę. Powinno wystarczyć. Wow, jakie ustawienia hardkorowe. Ale zwiększymy sobie docisk. No z tym maksem trochę przesadziłem. Dyferencjał. O, tutaj już takie inne ustawienie były. Nie było tak jak w większości samochodów na 75%. I teraz zobaczymy, jak to będzie śmigało. Te samochody naprawdę mają jakąś taką magiczną przyczepność, jeśli jedzie się w okolicach 200 km na godzinę. No nawet od 150 już zaczynają zyskiwać znacznie. Świetnie skręcają. Zobaczymy, jak to się spisze właśnie na tych mapkach Hot Wheels. Tutaj czasami musimy zwolnić do niskich prędkości, ale i tak są to wystarczające prędkości, żeby utrzymać ten downforce na bardzo wysokim poziomie. Także mamy wyścig w klasie S2. Zobaczymy, jak poradzi sobie Ferrari w tej hardkorowej, wyścigowej wersji.
I żeby się przyzwyczaić do tego samochodu, to standardowo sobie nim troszeczkę pojeździmy. Dojadę do celu tym autem, tylko kurczę, gdzie tu mam jeszcze jakiś wyścig w klasie S2, w którym mam coś do roboty. Na pewno taki jest, bo widziałem, tylko gdzieś mi uciekł. Uciekł mi gdzieś. Klasa S2 jest tutaj. Okrążenia, musimy się chyba zawrócić. No i przy okazji sprawdźmy, jak tu wygląda start. Nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Zobaczymy dopiero na wyścigu, jak to się sprawdzi. Ze startem oczywiście na multiku, jak będę jechał tym samochodem, to zostanę z tyłu. No bo większość osób używa kontroli trakcji, a ja zawsze bez i tak zawsze staram się tym panem jakoś to skontrolować. Ale to jest też dodatkowa zabawa, więc... Okej. Pagani Zonda Cinque. Właśnie ją minąłem. Bardzo drogi samochód. Już go sobie kupiłem. Okej, cyk. No na razie idzie jakoś. Ale to dopiero się sprawdzi na wyścigu. Wow! To było dobre! Ja pierdzielę, jakie mocne hamulce. Znaczy, nie to, że się od razu blokują koła, tylko że świetnie wytracają prędkość w tym samochodzie i czuję, że ten samochód jest bardzo lekki. Ale też, zobaczcie, potrafi wywalić z zakrętu, jeśli nie dobierzemy odpowiedniej prędkości. Także dopiero w wyścigu się okaże, jak ten samochód się spisuje i ja za jego sterami. Czekajcie, zobaczę sobie tylko... Czas okrążenia mamy tutaj do zrobienia. Dobra, w takim razie próbujemy coś tu osiągnąć. Mam nadzieję, że w miarę mi to wyjdzie, chociaż kurczę. Pamiętajcie o tym, aby trzymać kciuki, bo jednak te wyścigi są naprawdę ciężkie i trudno... Oh, ho, ho, ho. Hot Wheels, pokręcone trasy. Trudno tutaj o dobrą trakcję. I jeszcze mamy deszcz do tego. No dziękuję ci, gro! Ale zanim pojedziemy dalej, porobimy sobie tutaj zdjęcia. Patrzcie, pojawiła nam się... Ach, już myślałem, że to Carrera GT jest. Ale chyba kiedyś mi tu już mignęła Carrera GT. Takie miałem wrażenie. To jest Porsche 918, którego nie zdobyłem, a na które poluję już od dłuższego czasu. I mamy dwa samochody upolowane, Porsche 918 Spyder. To jest coś, co Lucek by potrzebował na gwałt. Ale niestety... Wow. Spróbujmy jeszcze raz wystartować. Poszczęściło mi się. Nie dość, że w... napęd na tył, to jeszcze w deszczu. Ej, widzieliście to? Czy wy to widzieliście? Później wam to pokażę po wyścigu, ok? Bo teraz chcę dobrze przejechać, ale na ekranie w tym samochodzie mieliśmy takie jakby lusterko wsteczne. Gdzie mnie tu pchasz? Ja tu nie mam przyczepności teraz, nyga. Jest pętla. No gdzie? Jak on tak szybko jedzie? O, hamulce są fantastyczne w tym samochodzie. Coś niesamowitego. Okej. Dawaj Feławi. Właśnie jak tutaj zwalniają nawet boty. Gdzie ten z tym Hennessy'em Venomem? Idź mi z tym dziadostwem.
O, shit! Ale się nagle droga skończyła. Ja pierdził, tu jeszcze nie byłem. Ale pokręcone. Jest taka wielka ósemka chyba. Ty, CJ, no... Ja nie mam czasu teraz, ej, yeah boy. CJ do mnie zadzwonił, co jest? Dobrze, teraz będziemy musieli bić czas. Jedź. Kurde, jak oni jeżdżą, nie? Ale mnie to wkurza, że to już mi się zdarzyło w poprzednim odcinku, że jechał za mną jakiś bot i wyprzedził mnie szybko i nagle po hamulcach ostro. Tak, żeby mnie spowolnić. Ja nie wiem, czy oni robią to specjalnie, czy są tak zaprogramowani, czy jak, ale to jest wkurzające. Straciłem przyczepność. Za wolno jechaliśmy, to dlatego. No jak się już troszeczkę szybciej jedzie, tak powyżej 150 zauważyłem, to już ta przyczepność jest na tyle dobra, że możemy sobie bez skrępowania skręcać, maksymalnie nawet. Nie trzeba redukować gazu i tak dalej. Bochen, gdzie tu ty na zakręt, wyjazd. Cło, na prostych jesteś dobry? No okej. To ci uwierzę. Ale mnie zostawił tamten jeden. Będzie ciężko. A teraz spróbujemy tu pojechać. O się. Co ja narobił? Może nawet dobrze to było? Gdzie na deszcz z samochodem z napędem na tył, bez kontroli trakcji, człowieku? To jest mordęga. O, ukończyłem w odpowiednim czasie, teraz tylko dogonić tego fanfarafaja z przodu. To jest taki docisk w tym samochodzie, że tu nie ma mowy, żeby on tam coś podskakiwał. To ja nie wiem, co tutaj... To ta gra ma błędy jakieś. Jedź Ferrari. Co? Ty gnoju. Jak oni mają takie przyspieszenie? Skasował mi wszystkie punkty. Śmierdziel. Skisły bochen. O! Tamten bardzo zwolnił. Mam szansę, tylko trzeba dobrze podkonać ten zakręt. Jest, całkiem nieźle poszło. Ach! I gaz do końca. Dobrze! Rzeczywiście powyżej 150 jest jakaś taka magiczna bariera, gdzie ten samochód dopiero łapie taką nieograniczoną przyczepność. Możemy sobie skręcać na maksa, ile chcemy. Co tam z przodu jedzie takiego szybkiego, że ja tego dogonić nie potrafię? I pieprzony bochen. I dupa, ściana. Widzicie, jak tu niewiele trzeba? Ja naprawdę delikatnie tu skręcałem. Bardzo delikatnie. Tą moją gałkę odpada, to muskałem tylko tak, że no, jak nie wiem. Jakbym dotknął tak...
Jakbym dotknął, tak księdza, to nawet by się nie zarumienił. Nawet by tego nie poczuł. Jak ja tą gałkę tutaj teraz muskam. Shit! Co ty? Kurde! Jeszcze raz. Nie, tutaj już w drifcie byłem. No muszę mieć prędkość jednak. Źle zajechałem, słuchajcie. Spróbujmy tak. O, shit! Ej, naprawdę to jest trudne, weź tu jakoś... To się nie da dobrze skręcać, no. Jak pokonywać te zakręty dobrze? Kurde, i teraz jeszcze zahamowałem za mocno. To jest, nie wiem, ułamek procenta tylko więcej nacisnąłem hamulec i już zablokowane koła. A teraz zabuksowały. Ale zmieścił się Lucek i stanta odpieprzyliśmy. Ja pierdziu. Teraz spofolgowałem gaz do końca, mówię, pierdziele. I tak to wygląda. Także ja tu cały czas ten gaz, to no, ja mam spocone łapy po takich odcinkach, gdzie jadę w deszczu, bez tych wszystkich wspomagajek. I ten... A to jest fajna zabawa, tak mówicie, o Lucek, włącz sobie kontrolę trakcji i będzie ci lepiej. To jest prawda, oczywiście powinienem może nawet na tych wyścigach, gdzie naprawdę mam wielki problem. Mam wielki problem, żeby pokonać takich patałachów. Kenizek One! Mnie objechał, przecież on jest tak piekielnie trudny do opanowania. I on mnie rozwalił. Kurde, no, rzeczywiście. Skubaniec mnie ograł. Taki dobry jesteś, okej. Zobaczymy kiedyś indziej tam. Cholera. Nie, ja myślę, że to jest kwestia samochodu. Wiecie co, a co byście powiedzieli, jakbym wziął tutaj coś z inny samochód po prostu? Czyli co? Ferrari spoko, jakoś tam jechało. Ale ja myślę, że moglibyśmy tu spróbować. To jest masakrator, ale tutaj też potrzebujemy ładnego przyspieszenia, moi drodzy. Ja bym tu wziął Tiesto Elemento. Tiesto Elemento, napęd na 4 koła, deszcz mi nie groźny, deszcz mi nie wrogiem w tym momencie, jak mam taki fantastyczny samochód. Niesamowite przyspieszenie, prędkość maksymalna, okej, powinna wystarczyć. Ja myślę, że teraz ich objadę bez problemu. Tiesto Elemento, fajnie mi się ostatnio jeździło tym samochodem. To będzie zwycięski samochód chyba dzisiaj. Gaz do końca tam się nie przyjmuje jakąś kontrolą trakcji, weź przestań. I zobaczcie, już zaraz trzecia pozycja będzie. O shit. Aż przesadziłem z tym przyspieszeniem. Kurde, to jest zupełnie inna jazda teraz, ziomek. Gdzie się pchasz, ty klocu? Cholerny poduszkowiec. Jak to jeździ? Ja tym będę chyba tylko jeździł na tym, nie? Tym jeszcze Zondą R. Czy to jest niemożliwe, jak ten samochód popiernicza. Hamulce trochę słabszy niż Ferrari. Ale kurde! Jak on to zrobił? To ja tu nie wiem. Ja tu pada położyłem na tym blacie, ten samochód sam jeździ dosłownie po tym torze. Się sam trzyma, sam w ogóle zbiegi się zmieniają, wszystko się samo robi. Ja tylko patrzę na ekran i komentuję, co tu się odpiernicza, bo to normalnie... Co ten samochód odpieprza, to jest szok. Ale nie możecie powiedzieć, że w Forzie Horizon nie mamy nitra. Teraz mamy nitro w Forzie Horizon, proszę bardzo. Jak wejdziemy sobie na tą dopolarkę, to zobaczcie, jakie płomienie z rur wydechowych lecą. Hops, hops, hops. Tu mi nie wyszło, to była moja wina. Mogłem nie ruszać tego pada, jednak chciałem wziąć do ręki i popsułem tą całą synchronizację Tiesto Elemento z trasą. Dobra, a teraz spróbujmy tutaj. Wyzwanie, zrobimy ten skok. Myślę, że na spokojnie. Proszę bardzo. Ktoś mówił, że mi się nie uda. O, shit! Po co mi to Porsche 918? Człowieku,
Ja mam Sesto Elemento, to jest najlepszy samochód w grze, oczywiście. Zaraz ich tu do... dogonię. Nie mogę się tu popsuć. Gdzie mnie tym Fordem, człowiek? Jak ty, napęd na tył w ogóle... O, shit. On jest też masakrycznie trudny do opanowania. Z tym napędem na tył. Daj spokój. Mógłbyś mieć tam docisk, słoń by cię usiadł na ten samochód, a i tak by na każdym zakręcie rzucało ci dupę jak cholera. Nie no, tam widziałem, że są osoby, które ogarniają tego nowego Forda GT, ale ja do nich nie należę i prawdę mówiąc też nie za bardzo chcę należeć. Lubiłem tego Forda GT z 2005 roku, on wyglądał fajnie. Ten też nie wygląda najgorzej, ale to już jakoś tak nie to. Natomiast podobają mi się, wiele z nowych samochodów mi się podoba. Wyglądu oczywiście, bo tutaj mowa jest tylko i wyłącznie o wyglądzie i każde z tych aut super sportowych to jest totalny wypierd, jeśli chodzi o osiągi, tak? Ja tutaj tylko się wypowiadam na temat wyglądu. Tylko o tym mogę dyskutować, bo no widzę te samochody w grach, czy tam gdzieś na filmikach, albo na jakichś zlotach. I na niektórych zlotach też widzę, co one odpierniczają. Chociaż więcej emocji dają chyba takie samochody zrobione gdzieś przez jakichś mechaników, stuningowane jakoś tam mocno, nawet takie jakieś typu Opel Astra. Robią większe wrażenie niż takie Lambo, moim zdaniem. Nagle patrzysz, podjeżdża ci taka Astra i myślisz, aha, kurde, co on tutaj? Patrzysz, objeżdża Nissana GT-R'a. Bo potem patrzysz do środka, tam butla z podtlenkiem azotu wielkości butli gaśniczej, takiej sporej, w jakiejś tam przemysłowej. Mówisz, kurde. Zamiast fotela pasażera masz butlę z nitrem. I to mówię o tej tylnej kanapie. No bo trzeba gdzieś dupę wozić, prawda? Jak to mówią. To musi być z boku fotelik, najlepiej podgrzewany. Gdzie tam podgrzewany w takim tunerskim samochodzie? Tam fotele się wywala, żeby ten worek pszenicy do tego, do bagażnika i na drift od razu przystosowany. Deutico. Nie, Deutico było? Tico to było Deu? Nie pamiętam, czy to było Deu. Chyba Deu. Cholera wie, po prostu Tico. No, jak mi te boty nie przeszkadzają, to ja fantastycznie jeżdżę. Zobaczcie, jak te zakręty biorę elegancko. Działa jak Xenna, działa jak natura chciała. Pamiętacie tą reklamę? Zawsze się zastanawiałem, co to jest ta Xenna. Myślałem, że to jest jakiś wspomagacz potencji u kobiet. To się okazuje, że to na jakieś tam zaparcia, przestań. To taka reklama, działa jak natura chciała. Sorry, u kobiet to się nie nazywa potencja, u kobiet to się mówi libido. Kobiety nie zdradzają, kobiety przeżywają przygodę. A faceci to zdradliwe sukinsyny. Ale kobiety nie zdradzają, po prostu poznały nowego kolegę. Mają przyjaciela. U kobiet wszystko inaczej się nazywa. Ach, kurde. Co ja tam wiem o kobietach? Shit. A co? Na koniec sobie biegami pohamowałem. No i dobra, mamy kandydata numer jeden na live'y. Jeszcze muszę sobie do wszystkich klas porobić samochody jakieś fantastyczne i będę rozdupiał wszystkich po kolei. Kurde, to jest mój cel na live'y. Patrzcie, to jest fantastyczny samochód. Kurde. Nie dało się takim, to się udało ze 100 elementów. Dziękuję za uwagę, moi drodzy.
Kurde, to było coś. Sesto Elemento. Chcesz czas poniżej 2.13? Bierz Sesto Elemento. Nie wiesz co zrobić, nie wiesz jak wygrać? Bierz Sesto Elemento. Nie wiesz gdzie wyrwać laskę? Też bierz Sesto Elemento. Znaczy, śmieję się, bo tutaj jest taki środek. Taki, ja wiem. Nie wiadomo jak tu usiąść, no. Czekajcie, może z drona to lepiej będzie widać. Albo tryb zdjęcia może. Nie, nic nie widać. O, weź ty, co w ogóle, jakiś dinozaur w środku. Jakiś T-Rex. Wszystko takie maksymalnie odciążone, każdy gram się liczy, nie? A potem wsiada taki grubas 200-kilowy i dupa z tego całego przyspieszenia się robi w tym aucie. Dajcie spokój. Fajne auto. Trzeba będzie nim śmigać. I najlepsze jest to, że to auto było za darmo do wygrania w Forzatronie. Czy Forzatonie. Także każdy może tą furę mieć i każdy może tak wymiatać. Dosłownie, nawet ten, co nie kupuje ani jednego DLC. Trzymaj się! Patrzcie, jak zrobił to! On to sam zaparkował. Yo, pierdziu. Muszę to wysłać do tam compilation, jakieś tam Win albo Gamers are Aveson i będzie Lucek taki fantastyczny. A raczej Sesto Elemento, raczej powinno być Cars in Games are Aveson i wtedy właśnie pojawi się moje Sesto Elemento, jak równolegle parkuje bez żadnych wspomagaczy. Kurde, to jest fajna fura. Kupujcie Sesto Elemento. Kurde, nie kupicie Sesto Elemento. Chyba, że na jakiejś aukcji za 10 milionów. A ja muszę właśnie popolować na 918. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.